Tutaj kolejka by się nie mogła zatrzymać w tym miejscu. Chyba można wrócić tą samą drogą. Kolejka by się tam nie mogła zatrzymać, dlatego jest jakby takie ukryte wejście w to miejsce i tu jest sakret ukryty. Ojejej. Dobra, przeżyłam to. Myślałam, że nie przeżyję. Dobrze, teraz powinniśmy tym dolnym chyba jechać wagonikiem. Tak sądzę. Dobra, kolejny raz zmagania z wagoniko... zmagania wagonikowe. No, tutaj więcej schylania się. O-o. Szybko! No. Dobra, zapiszmy po tym, żebym już nie musiała tego drugi raz robić. No, tam byśmy wpadli w dziury jakieś. Także nic fajnego. Dobrze. Jak na razie przejażdżka mi się podoba. Nie ma nic specjalnie trudnego. To chyba się Lara sama zatrzyma. Wow. Okej. Wysiadamy. Proszę Państwa, wysiadamy. O, tu mamy kryształek. Powinniśmy iść tędy, aczkolwiek tutaj bym chciała sprawdzić parę rzeczy. Tutaj oczywiście jest woda, więc nie wskazane by tam jakoś specjalnie wpadać. Może coś tu było, chociaż nie wygląda na to. Nie! Nie wpadaj do wody, proszę. Ja mi się wydaje, że coś tu jednak było, no. Nie bądźcie świnie. Co to za miejsce? Aha. Dobra, chodźmy tu sprawdzić. Będę mogła tu wejść z powrotem? Aha, mogę wejść z drabinka, okej. Okay. To jest nasza trasa kolejkowa. Tu możemy coś zdobyć? Że to jest tak dziwnie zrobione? Czy po prostu jakiś szybszy powrót? Tu coś jest? Nie. No bez sensu. Nie wiem, dlaczego to służy. Dziwne. Dobra. Idziemy. Może tam się jakoś... Tam się jakoś wchodzi? Na górę? Chyba tam się wchodzi. Nie. Chyba nie tady. Dobra, już nie sprawdzam. Nie da sobie. Wow! Nie! 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 Przy okazji sprawdzimy, co jest w wodzie. Czy jest coś w wodzie? Chyba nie. Dobra, byłaś. Idziemy. Twórzmy coś przyciskiem. Jakieś drzwi. Wow! Nie podobają mi się takie akcje, jak się drzwi zamykają za mną, no. To jest niepokojące. Czy tam jest jakaś dziura? Nie. Już myślałam. Dobra, wolę zapisać, bo jak mi tu jakiś mutant wyskoczy, to... O Jezu, te dźwięki. Nie widzę tych dźwięków. Boż! Co?
masakra. O, tu pod spodem są znajdźki, po które warto się w sumie wybrać. A, tylko właśnie chyba z tamtego miejsca trzeba. Więc bym dostać. Jezu, ale te dźwięki są straszne. O, tutaj się można do niej dostać. Zapiszmy. Weźmy jeszcze jedną i ruszajmy. Możemy trochę tego pozbierać, zwłaszcza, że nie mamy tych zapasów jakoś bardzo dużo. O, tam kolejny mutant się obudził. Ominęłaś naboje. O. Czy możesz wyciągnąć kolejną? Dziękuję. Obróć się. I rakietkę tu mamy. Coś jeszcze tu mamy? Chyba nie. Dobra, możemy się wracać. Kurczę, muszę spróbować tego rocket launchera. Ale myślę, że na kolejnym poziomie będziemy próbować. Tak bardziej, bo kolejny poziom jest wnerwiający bardzo. Tak, wiem, nic nie widzicie, ja też nic nie widzę. Ale spokojnie, zaraz będziemy widzieć wszystko. No świetnie. Zostaw mnie, brzydalu jeden. Z wielkim pazurem, kurde. Znalazł się. Skubaniec. Dobra, może wezmę jeszcze maklarę. Niech nie będzie tak ciemno. Chyba tędy szliśmy szli. To jest jakaś drabinka. Aha, bo to jest po drugiej stronie. Nie tajemniczego miejsca. Ale te dźwięki wwiercają się w mózg dosłownie. Nie wiem, czy też tak macie. Ale mi się normalnie wywiercają w mózg. A, flara się skończyła, ale jest dość jasno. Dobra, teraz pytanie, z której strony mamy wyjść? Tu są jakieś zamknięte drzwi, to z tej strony. Otwórzmy sobie. Tu jest chyba wyjście do naszej kolejki, ale my jeszcze nie wracamy, bo my jeszcze musimy się dostać tu. Okej. Znowu się musimy trochę poczołgać. Jakie masz czyste buty, Laro. Jakby tu w ogóle nie było brudno. Może weźmiemy nasz granatnik? Mamy 8. Czekajcie, bo ja się tu boję ruszać. Okej, tu były jakieś znajdźki, ale to na pewno był mutant. Bezczelny. No! Gin! Przebrzydły! Jezu, czy to on wyrzucił tą apteczkę z tym? To tak jakoś dziwnie wygląda. Czy tu jest kolejny mutant? No, wiedziałam. Musi być blisko, no. Czy on zginął? Chyba zginął. Ale został mi jeden ten. Jeden granat. Ojeju. Dobra.
Czy tu coś mieliśmy ciekawego? To jest chyba wyjście. Nie wiem. Czekajcie, zaraz zobaczymy, zaraz ogarniemy. Tak, bo tam jest coś jeszcze. Zabierzmy najpierw to. No to może Uzi trochę poużywamy. Jeśli będziemy mieli jeszcze okazję. Aha, bo to się nam nie otworzyło. Czy się otworzyło i zamknęło? O! Naboje do deserwigla. Świetnie. No, otwierać te drzwi. Come on. Mnie tu nie trollować. O tak. To miejsce mi napsuło krwi. Pamiętam. Tu coś jest? Nie. Najpierw się zrealizujemy. Tu jest taki, nie wiem, dźwig, wciągarka, cholera wie. Tam na samym dole coś jest. I my musimy to zabrać. Oczywiście nie wychładzając się na tyle, żeby umrzeć. No i wypłynąć cali i zdrowi. Wow. To już ja to zrobiłam. No, zabierz. A mówię, że napsuło mi to krwi, ponieważ... no, właśnie. Ledwo da się zdążyć to raz. A dwa, nie zauważyłam tego, grając po raz pierwszy w Tomb Raidera. Więc niestety to jest dość problematyczne. No, wyłaź. Okej. Tam chyba było coś jeszcze. A, naboje. Ja chcę te naboje. W sumie w tym samym miejscu. Poczekamy, aż się nam odnowi nasza dziwna lodowa energia. O, no płyń tam! Teraz już chyba nie zdążę. No, zdążyłam, ledwo. Przypłacone jedną apteczką, ale co tam. Okej. Okay. Dobra, to możemy stąd wracać. A tą rączkę z Winch Starter też nam będzie potrzebna oczywiście. Są właśnie nam te dwie rzeczy potrzebne do tego dziwnego urządzenia, które jest w... do którego prowadzi kolejka numer 3. No i chyba tędy będziemy wracać, coś mi się zdaje. Okej. Okay. Żeby nie wpaść w tą dziurę. Świetnie. Także udajemy się do miejsca numer 3. Do bramki numer 3. Zsiadamy. Nadal mamy jeszcze jeden sekret do znalezienia. Ale spokojnie. Wiem gdzie, także. I waliliśmy się. Zawsze jakiś plus. A! Gdzie ja jadę? Zatoczyłam koło. A nie, dobrze, dojechałam. Ty, nie trzeba było tego przekręcać? Ty. Pierwszy raz się mi udało. Coś takiego. A, dobra. No, to możemy lecieć dalej. Na szczęście wszystko mamy, co trzeba. Wow. Więc zapis gry. I jedziemy. Ostatni raz kolejką. Nie, ale muszę przyznać, że fajny pomysł. Z tą kolejką jest tutaj. Może schylmy się.
Okej. Okay. Jakieś kolejne wiertarki. Siobiertarki. No i dojeżdżamy na miejsce naszego przeznaczenia. Okej. Okay. Stąd oczywiście można wrócić, nie trzeba robić tego w kolejności takiej i na zasadzie, że stąd już nie wyjedziemy, bo jak widzicie, dalsza droga tu jest. Natomiast ja chciałam zaoszczędzić czasu. Ale tak mi się właśnie wydawało, że to w takiej kolejności było. W każdym razie tak, tutaj mamy... Nie wiem, czy to jest jakaś... jakiś batyskaw, czy po prostu bąbel z powietrzem. To wielkie urządzenie tutaj. Musimy dotrzeć na sam dół, co oczywiście łatwe nie będzie. Ja bym chciała jeszcze po te flary się tam dostać. Okej. Okay. Tak po prostu. Tutaj trzeba uważać, bo można łatwo zjechać do tej wody. Dobra, tu już chyba nic nie ma. Tak, teraz... Nie! No wiedziałam, come on. Serio, Lara Croft, byłaś. Okej, okay, tu będzie nam potrzebna ta bateria. No, wsadź to. Więc wsadzamy baterię. Tam akumulator. Nie pamiętam, co to robiło, chyba... Coś nam tam otwierało, nie wiem. Ja się boję, że zaraz wlecę tu do wody. A tutaj, bo też się zastanawiałam i też bardzo długo błądziłam, za pierwszym razem grając, nie wiedziałam, gdzie tą rączkę wstawić. Myślałam, że jakiś samochód będzie uruchamiać czy coś. Nie wiem. A to po prostu do tego jest potrzebne. I pamiętam, że próbowałam przejść to bez tej rączki. To był koszmar. Bo tu widzicie, ten bąbel nam się opuszcza. To urządzenie. I teraz trzeba dopłynąć na sam dół. I żeby tam dopłynąć, to wcale nie jest łatwo, bo oczywiście woda nas nam odmraża po prostu członki, to raz, a dwa, kończy się nam powietrze, no i to jest niestety kłopotliwe i musimy zrobić sobie przystanek właśnie w tym bąblu powietrza. Więc miejmy nadzieję... Tak, jasne. Miejmy nadzieję, że mi się uda. Jak widzicie, życie po prostu upływa w zastraszającym tempie. Dobra, płyniemy tu. Nie, i znowu, tuż przed końcem. Damet, to jest trudne. No to mi się nie udało za bardzo. Chciałabym bez użycia żadnej apteczki tam dopłynąć. Nie! Kurde, nie zdążyłam teraz, a chciałam wziąć, bo już było
przy końcu prawie, no. Niestety. Płyń, 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 błagam. No, możesz się odwrócić łaskawie i wyjść. Tak, w tym bąblu, w tym urządzeniu nic nie ma, oprócz jednej apteczki, którą żeśmy stracili. Właściwie stracimy ją podwójnie, bo chcę mieć pełne życie. A, no dobra, weźmiemy małą. No i teraz musimy płynąć dalej. Oczywiście, to nie jest koniec. Nie pamiętam, czy to w tą stronę było, chyba w tą. Chyba drzwi po prostu otworzyliśmy, jak włożyliśmy tą baterię, chociaż pewna nie jestem. Dobra, zapisz. Płyniemy tu. No tu się nam drzwi otwarły. Aha, tam po drodze był jeszcze moment wytchnienia. Tylko oczywiście z niego nie skorzystałam. No po co? Tam po drodze mamy kryształ, więc też jest fajnie. O, tutaj. Gatymet! Po prostu kobieto! To nie jest taka prosta sprawa. W tym momencie naprawdę można ginąć wiele razy. Zresztą sami widzicie. No. Głupia kobieto! Cię normalnie wezmę i utopię. Z 50 razy jeszcze. No, wyjdź! To mnie zapteczka. Apteczka, no! Jeju! Ja nie lubię takich momentów, zwłaszcza z pływaniem. No, zatnij się jeszcze, świetnie. Pięćdziesiąt lat później. No i no. Ja po prostu nie wierzę, no. Dobra, wezmę jeszcze jedną tą apteczkę. Małą, może nam akurat wystarczy, żeby tam wejść. To jest taki mały kawałek, nie? To po prostu leci jak głupia. No wyłaź, rzesz, no ja nie mogę! Zacięłam. No wyjdź, 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 wyjdź! Dobra, teraz nie biorę apteczki, bo tam po drodze jest kryształ. Więc może uda się bez apteczki, no ale... Jezu! Po prostu już mam zszargane nerwy. Musimy poczekać, aż to się odnowi trochę. Ja się napiję w tym czasie. Został nam jeszcze jeden fragment. O, tak, świetnie. Nie widzę, zdaje, że nie wytrzymamy. No, wiedziałam. To przez to, że się zacięłam. Jak się nie zatnę, to powinno pójść dobrze. Wyjdź! Ojeju! A.
Niedobra babo. Jezu, widzicie to? Piksel życia. Jeszcze mi dali małą apteczkę. Nie wierzę. Dobra, i na razie nie będę brała żadnej apteczki. Zobaczymy, jak długo uda nam się przetrwać. Bo to już chyba nie będzie żadnych przeciwników, aczkolwiek pewna nie jestem. O, tu jak widzicie, dochodzimy do następnego poziomu, czyli Lost City of Tinnos. To są właściwie jakieś bramy do tego, czy w ogóle jakieś ruiny po prostu. Tutaj goście zbudowali właśnie jakąś rzecz. O, tam są jeszcze znajdźki. Tam mamy sekret. Tam mamy gościa. Ja tu się jeszcze trochę rozejrzę. O, widzę, że tutaj mają jakieś przejście, ale tam chyba się nie da przejść. O, nie, jednak się da. Nie! Ja się nie zgadzam. Chodź tu, mutancie. Czy on jest nieśmiertelny? Wyłaź no. Czekajcie. Spróbujmy z Desert Eagle'a. Ej, serio, on jest nieśmiertelny, czy co? Gdzie wejdziemy tam? No, teraz dopiero! Czekajcie, zobaczymy, czy on czegoś mi pilnował czasem. Nie, to była żywa pułapka. Okej, w takim razie nic fajnego. Tam jest znowu coś. Czy... Nie, tu nie ma nic. Okej. Tu też nie bardzo. No. Dobra, więc myślę, że przejdziemy się też po te znajdźki tam na dole. A wiem, tu byli jacyś przeciwnicy jeszcze. Ojojojojoj. Dobra, spróbujmy ich tu gdzieś z wysoka trzasnąć. Wow, aż cztery zżerają. Dobra, nie jestem pewna, czy był tylko jeden. Normalnie jaka taktyka. Niczym w Asasynie. Dobra, miejmy nadzieję, że to wszyscy. O, tu piękne twarze z Lost City of Tinnos. Piękne. Naprawdę, takie miejsca są super. Dobra, to chyba wszyscy mutanci. Nie. Okej, ten chyba przyjął mniej. Ja po prostu za dużo na niego zużyłam. Ale nie będzie. Czy tu nie było żadnych znajdziek na tym? Albo ja nie umiem szukać. Wydaje mi się, że na tym budynku jednak był. Kurde. Tak, wleź mi w tekstury. Zrobimy jakiegoś glitcha. Znowu. Bo
bo tu się wchodzi i... chyba jest koniec levelu. No nie, teraz tam nie wejdę. Nie było jakieś apteczki? A, wiedziałam, że to coś było, no. Czuję się usatysfakcjonowana. Jakby nic nie było? Chyba nic, no dobra. To idziemy po sekret. Tak teraz by było ciekawie, jakbym się zabiła z tej wysokości, no nie? Dobra. Safe. I sekret jest tutaj, w tej zielonej wnęce. Jak to zrobić? Dobrze, o. Okej. Okay. Jakieś takie dziwne wygibusy. O, proszę. Zaliczyło się. Co my tu mamy? Wow. Dużą apteczkę. I naboje chyba do Desert Eagle'a. I do granatnika. Takie zlane ze sobą. Ale znaleźliśmy. Fajnie. Więc teraz powinniśmy mieć wszystkie. Wszystkie. Dobrze. I tutaj... właściwie to, żeby stąd wyjść, to też byśmy musieli przejść jakąś taką śmieszną drogą właśnie. Trochę naokoło. I przez to zbierzemy chyba te sekrety typu znajdźki tutaj stąd. To niestety jest trochę kłopotliwe. Zejść tam na dół chyba się nie da. No, wiedziałam, że zlecę. Za mały rozbieg. No, come on! Kobieto! Nie bądź taka, już prawie kończymy ten poziom, który i tak jest mega długi. Ło! Fuck! Ja się wstraszyłam. A tu co? Nic. Tam, na tamtej półce coś było. O, tutaj. Naboje do granatnika. Czy tam coś było? Nie wiem, ale czy tu się da wejść? Nie. W takim razie niestety musimy iść tam. Gdzieś tu. Ciekaw, czy mogę tam skoczyć bez rozbiegu. Nie. Biedna Lara. Zamordowana w tych odcinkach tyle razy, że masakra. Czemu się zatrzymałaś? Kto ci pozwolił? No, świetnie. Świetnie, świetnie. Brawo. Brawa dla mnie. Ale jak mam to zrobić, żebyś mi się tu nie zatrzymała przy tej krawędzi? O Jezu, ledwo. Czy mogę już wejść na ten mostek? Proszę. No mogę, tylko muszę stanąć, tak powiedzmy... tu? O, jest. Dało się, świetnie. Dobra, możemy kończyć ten poziom. W końcu. Po tylu fejlach. O, włączył się nam ten brzydki dźwięk. Niestety. Tak, ale tu jest już koniec.
Także 55 minut bez faili, a z failami no ponad godzinę. Ale udało się. Tak, no i teraz ten brzydki dźwięk, co nam trochę towarzyszył przy końcówce odcinka, ale zapiszmy. Oczywiście gdzieś tu. No i witam Państwa w Lost City of Tinos. To jest poziom, który z jednej strony bardzo lubię, a z drugiej wprost nienawidzę. Ponieważ jest tu naprawdę miła stylistyka. Tu się czuje prawdziwego ducha Tomb Raidera, gdzie chodzimy po ruinach, zbieramy różne klucze, przechodzimy przez kolejne przejścia i tak dalej, co wygląda super naprawdę. Natomiast jest tu kilka wkurzających po prostu rzeczy, no, o których myślę, że opowiem wam następnym razem. Także wprost nie mogę się doczekać tego programu. Oczywiście to był sarkazm. Bo no nie wiem, jak sobie poradzę, ale mamy rakietnicę, najwyżej wszystkich rozwalimy bez rakietnicy. Dobrze, w każdym razie to by było wszystko. Dobra, wyłączę, bo ten dźwięk jest nerwiający. To by było wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tych odcinków. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Cześć!